zaraz się wywrócimy, będziemy mieli dachowanie. Dachowanie, dachowanie. Zrobiłem dzisiaj coś szalonego, no. Bo jestem w Elblągu. Wow. No powiem bardzo ci, że S7, naprawcie ją. Naprawcie S7. Taka droga. A, taka droga. Taka droga. A myślałem, że nie wiem, to jest jakiś Minecraft albo coś w tym stylu. Patrz, special. Właśnie. Special drinks. Special drinks. Dawaj, podjedźmy tam. Bo jesteśmy w specjalu. To jest jedyna atrakcja w tym mieście. No właśnie. Dlaczego to ma taką dziurę na drugie? Co ma dziurę? No tu masz taką dziurę. Tak się zatapiasz aż, nie? Takie. Mam raka! Chyba. A ze mną jest dzisiaj Adam! Patrz! Zwany również. Cześć, jako Naruciak. Uważaj. Naruciak, nadruciak albo napleciak. Napleciak. Dlaczego napleciak akurat? No dobra, napleciak. Ale czasami da się naplet. Ale słuchaj, nie wiem, czy widziałeś, jedziemy na Fromborg. Mam 5% baterii w telefonie i mam 50 zł w kieszeni. Karolek ci nie mówił. Nie. Znaczy, mówił, że Patryk to spoko gościu, odpisz mu, że masz małego i na pewno cię weźmie do swojego. Patricia is very good girl. Nie, no powiedział, że masz fajny samochód i że mogę na niego popatrzeć i jak będziesz coś tam gadał, to on cię nie słuchać, patrzy przez okno i podziwiać widoki. Szyby nam parują, Naruciak jest taki gorący. No, a generalnie, jeżeli chodzi o moją temperaturę ciała, to ja jestem generalnie gorący chłopak, naprawdę. Ja jestem prawdziwym, silnym mężczyzną. Masz dziewczynę? Nie, wiem. Nie, powiem. Oprócz Karolka? Nie, już Karolek zalazł Joannę. Pozdrawiamy. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, Ewo. Jakie ty miałeś wcześniej kanały, o których tam mówiłeś w jednym z filmów? No słuchaj, no ja miałem sporo kanałów, bo ja na YouTubie już jestem od 3 albo 4 lat. Matko Boska. Tak, matko i córko i Boska. To prawie tyle, ile straciłem życia na League of Legends. Pewnie niedługo powiem tak też o CS-ie, w którym teraz już nabijam ponad 1000 godzin. Ale... Tak jak ja o Football Managerze, też 1000 godzin ponad. O matko i córko. Ha! Prawda? No. I to kiedyś nawet... nagramy materiał, będzie przepyszny. Mhm. I co było na tamtych kanałach? Słuchaj, na pierwszym kanale, generalnie jak zacząłem już grać w LoL'a, to pomyślałem sobie, ej. Czyli zacząłeś od LoL'a. Tak. Kiedy mój serdeczny kolega Kamil, który wtedy jeszcze chodził ze mną do 6 klasy podstawowej, Kamil. Albo pierwszej gimnazjum, Kamil, nie wiem czy Kamil żyje, już pewnie dawno wpadł pod tira, ale no generalnie wtedy jeszcze Kamil żył i wtedy Kamila znałem. Andrzej, mów do mnie! Tak czy tak, na początku był League of Legends i skoro już tam miałem drugi trzeci level, to uważałem się za osobę, która już jest tam zaawansowana w tą grę. No. I oczywiście zrobiła serię Nieogarnięty LOL, czy jakoś tak. No i generalnie to było ciekawe, bo to wylądowało na głównym forum tego LOL'a. Tam nie nabiłeś tyle subskrypcji. Ale powiem ci, że wyświetlenia nabijałem chore. Wtedy naprawdę czasy Jelly Jokera, czasy CDSG, czyli Minecraft Polska, czy tam Minecraft.pl, to oni mi się zawsze mielili. A CDSG ma to miły facet, mężczyzna. To jeszcze żyje? Jeżeli chodzi o tego LoL'a, no to wrzucałem parę części i tak dalej, no i oczywiście tak. Jak gra sobie taki 10-latek, 12-latek, 13-latek, nie pamiętam, nie miałem wtedy, ale gdzieś tak chyba gdzieś koło 12, takie o Boż, co za debil, nie? Więc jakoś zbyt dużej kariery tam nie osiągnąłem, ale wyświetlenia były względem na to, że robiłem sobie tam idiotę i miałem kumpla, który miał czwarty poziom, nie miałem drugi, a on mnie uczył jak się gra. Po LoL'u był Minecraft. Tylko, że Minecraft to były czyli czasy... Czyli jednak. Ale to było 3 lata temu, więc spokojnie. 3 lata temu to jeszcze wtedy nie wiedziałem, co robię. A co Naruciak postanowił robić, to zacząć robić popularne rzeczy. Brawo! Czy może pamiętacie swoje dzieciństwo, albo cały czas z nimi jesteście i cały czas to robicie, gdy dwoma lalkami, Kenem oraz Barbie coś robiliście, na przykład tak? To jest nasz prekursor. Tak, mając 13 lat, czy tam 12, będąc bez mutacji i mając mikrofon za 20 zł, Naruciak robi filmy popularne. I można. Montując filmy w Camtasia, tak. Dało się. Wtedy to posiadanie 20-30 tysięcy wyświetleń per film to był prawie niekryty krytyk, nie? Takie czasy. Bo niekryty krytyk wtedy miał 100 tysięcy wyświetleń na filmie, to było takie, o Boże, co za fame, wszyscy go znają, nie? No. Bo 100 tysięcy osób widziało jego filmy wtedy. Więc ja mając tam 20-30 tysięcy, wtedy było takie i ja uważam, że to było mało. I mając kanał, który miał już tam 5 tysięcy, 6 tysięcy widzów, już tam 10, to też było dużo, to była top 50 już YouTube'a, nie? Wtedy top 100. No. Ja pojechałem sobie na wakacje i powiedziałem, pierdolę, to nie będę z takimi subskrypcjami w ogóle cokolwiek robił. Czekam, aż mi się nabiją, nie będę nic rzucał film wtedy, kiedy będę miał więcej widzów, nie? Wtedy to było moje myślenie. A wracam po wakacjach, usunęli mi kanał.
Ale to łamałeś prawa autorskie, co tam stoi? Tak, musiałem... Jakieś ładne kawałki tam, popularne. Nie, tam jakieś Imagine Dragons, tylko nie, więc takie nikt nie znali takie zespołu Coldplay, więc takie... Linkin Park wtedy bardzo lubiłem, więc wtedy to nie znali takich zespołów. Nie, zupełnie nie wiem dlaczego, nie, przecież miałem prawa do nich. Proszę Państwa, i w tym momencie idziemy na ruchanie. Znaczy, nie, co? Karolek to był, Roju to był, wszyscy to byli, no. Rok to był. Na tym miejscu siedzieli, nie? Tak. Ale to się fajnie trzyma, słuchajcie. Mam nadzieję, że mnie nie wyrośli na czole, jak to tak dotykam. A jakie widzisz zagrożenia w tym, że dla niektórych YouTube to jest pierwsza praca? Znaczy zagrożenia, nie widzę żadnych zagrożeń, ja najbardziej to szanuję, tylko ale wtedy trzeba traktować YouTube'a jako pracę, nie? Że jednak mimo wszystko, ej, muszę nagrać ten film, muszę go nagrać, bo jak go nie nagram, nie będę miał pieniędzy, nie będę miał zapłacić rachunków za prąd, nie? Tak, tylko ja zmierzam do tego, że to, znaczy mam przynajmniej takie wrażenie, że to nie będzie trwało wiecznie, nie? Oczywiście nic nie trwa wiecznie. Niebezpiecznie jest wierzyć w to, że coś trwa wiecznie. A to wszystko zależy od nas, nie? Ja mogę z YouTube'a zniknąć za tydzień, jeżeli nie wiem, coś odwalę. Zaraz tutaj powiem, i że... I co byś robił? Nie, mogę na przykład teraz powiedzieć, że nie wiem, o rezim, nie? Złego. To przy rezim możemy zjeść w jednym momencie. Powiedz, ej, on jest taki i tak dalej. A to już też jest bardzo sympatyczny chłopak i da się z nim pogadać i ma ogromny dystans do siebie, czym naprawdę mnie przekonał do siebie. Mhm. To już inna sprawa, nie? Ale mogę na przykład powiedzieć o kimś, kto jest większym youtuberem ode mnie. On powie, o kurde, w Nienaruciach to nie jest fajny gościu. A ja mimo wszystko z rezim, z Jasiem, z, nie wiem, ze Smawem i tak dalej, ja mam wiele wspólnych widzów, nie? I mimo wszystko, na przykład mi kłótnia z nimi, ani jakieś tam konflikty, które wyprowadziły na YouTube'a, się nie opłacają. Znaczy, zniszczą obie strony, nie? Bo na pewno ta druga osoba by też tam coś straciła, ale po co? Po co komu to potrzebne, nie? Poczekajmy. No tak, ale co z tą pracą? A dla mnie... To był taki film, o którym mówiłam, to było Twoje życie. Taki film obejrzałem u Ciebie. Mhm. I właśnie tam poddałeś taki temat pod dyskusję, który mnie zaciekawił. Chciałbym, żebyś powiedział o tym teraz. Jeżeli chodzi o ten filmik, to mnie bardzo ruszyło to, że ja mam na przykład tę beznadziejną sprawę w szkole. Możesz to, jak będziesz jechał prosto, to po lewej będziesz miał moją szkołę. Możesz do nich wstąpić, ja ci to załatwię. Proszę pani, ten pan tutaj powiedział, że fajny jest ten sympatyczny chłopak. Dajcie mu spokój. Dajcie mi już spokój, no. Nie, ale to jest generalnie moja wina. Przede wszystkim dlatego, że ja prowadzę taki content, który, no kurde, to nie jest wrzucenie do renderu i wrzucenie, tylko to trzeba zmontować, nie? Tam jest moja szkoła. Ładny gmach. Ładny gmach, no, powiem ci, że ładny gmach. Ale rzadko w nim bywam i w tym jest problem, nie? Rzadko w nim bywam, bo montuję do 3 nad ranem i potem albo idę i nie żyję i przez co... Bo ja generalnie jestem bardzo zdolny. Każdy na przyjemnie to mówi, że jestem bardzo zdolnym chłopakiem. Nie wątpię. Ja jestem zdolnym chłopakiem. I tak mówię każdemu debilowi w sumie, który nie chodzi do szkoły, żeby go zmotywować. Nieprawda. No i dobra, no i co, ale nie chodzisz w ogóle do szkoły? Nie, no chodzę, tylko że za mało, żeby tak zwanie zdać, dlatego... Czyli nie ma cię na lekcjach ogólnie. Nie ma mnie na lekcjach, tak. A jak już jestem, to tak. Zasypiam, nie? Śpię sobie na lekcjach normalnie. Kolanami na ryj! A teraz przyznaj mi się, ile razy miałeś tak, kiedy siadałeś sobie w domu do lekcji i mówiłeś: a pierdolę, nie robię tego i za, jak będę miał milion subów, to kupię tę budę. Ile razy tak miałeś? Ani razu. Przede wszystkim dlatego, że ja nigdy nie traktowałem YouTube'a jako miejsce zarobku. No ale teraz już traktujesz. Skąd wiesz, że tak traktuję? Każdy, kto coś lubi i to robi, chciałby to spieniężyć. Znaczy powiem ci tak, to pieniądze, bo no, nie będę oszukiwał, no mam z tego jakieś pieniądze, to racja, ale to przychodzi wszystko przypadkiem, naprawdę. To jest coś takiego, że obok. I za każdym razem to wychodzi obok. Ja robię... To dlatego to po co? To znaczy, to chcesz mi powiedzieć, że to jest czysta dla ciebie przyjemność, na której rezygnujesz ze szkoły? Nie ukrywam, że to, co chciałbym robić w swoim życiu, to jest właśnie to, co widzicie. Po prostu to jest też pewne formie moje uzależnienie, nie? Ja mogę nie odrobić matematyki, mogę nie zrobić zadania, ale nie mogę nie wrzucić filmu o 18. Ale jeżeli ja dopiero nagram 3 filmy do przodu, to ja mogę się uczyć do szkoły 3 dni. Kiedyś przyjdzie pora, kiedy nie będziesz mógł nie zrobić tego i tego. A to widzisz, ja jestem pierwszy klasie liceum, więc to jest takie trochę easy, nie? Ty ile ty masz lat? Ja mam 17. Za 3 dni mam 17. To czekaj, to ty jesteś najmłodszy uczestnik tego programu. Tak? Gratuluję. Jej! Jest! Jej, come on! Znaleźliśmy go. Znaleźliśmy Róbcie go. Mu zdjęcia. Okej. Dlaczego mnie oglądacie?
to też jest ważne. Ludzie nie oglądają ciebie dla tego montażu, dla to, co grasz i tak dalej. Wielu z nich ogląda ciebie za to, kim jesteś i co reprezentujesz, że to właśnie na filmie jest Naruciak, a nie ktoś inny. Słuchaj, na przykład dla mnie było wielką tajemnicą, jak i Samu i Nitro działają przez jakiś dłuższy czas. FIFA na przykład. Właśnie. Ja nie potrafię oglądać FIFA, nie potrafię oglądać, jak ktoś gra przez tak duży długi czas. Mogę sobie sam zagrać, nie? Ale ludziom po prostu podoba się to, że na filmie jest i Samu, że i Samu jest śmieszny, że robił fajne głupie miny i tak dalej. Kurde, te słowo fajne, o Jezu, dzisiaj będę dużo mówił. No ale to bardzo dobrze, że ty się nie wywodzisz z Minecrafta, powiem ci. To były też inne czasy Minecrafta. Minecraft to teraz osoby, które hejtują Minecrafta, to lubiły Minecrafta i kochały, nie? No ja wiem. O Boże! Co? Pierwsza gra na moim kanale to był Minecraft. Znaczy generalnie to nie był Minecraft, to była jakaś tam inna gra horror, ale była tak, z Minecraftem. Pamiętam. Czyli jestem Minecraftem, jebany no. Minecraft. Wydało się. Jeżeli chodzi o to, co teraz widzimy, to zdecydowanie to ja się inspirowałem tym, co Karolek reprezentował na sobie, nie? I na swoich filmach. Że ej, on montuje, to ja też chcę montować tak jak on. I zacząłem po prostu zamiast spędzać godziny na montażu, spędzałem 12. Ja cały czas się trzymam tego, że to mimo, że czasami fajnie wygląda, to mało osób to docenia. 5% docenia może montaż. Wiele osób uważa to jako standard i że tak po prostu mają wyglądać filmy, ale w dupie mają ten montaż. Nie? Ważne, żebyś ty był i żebyś coś mówił. Jak jest za mało ciebie, to cię wyzywają. Ale ten montaż jest specyficzny, prawda? To jest wszystko według tej modły Krzysztofa Gonciarza, który mówił, że w internecie trzeba napierdalać, tak? Tak, trzeba napierdalać i to, co z Karolem robimy i co uważam też z nim ostatnio doszedłem, że my musieliśmy jakiś nowy poziom na YouTubie. Mhm. Że jednak mimo wszystko kiedy jeszcze nie było Karolka, to gówno było gównem i teraz to gówno jest jeszcze większym gównem, ale wtedy to było normalne, nie? Karolek, przez ciebie nie zostałem gamerem. Ale też słyszałem naprawdę wiele razy, że Karolka na przykład nie lubił za to, że on tak montuje, że taki poziom daje, to znaczy też takie wow, nie? Ja cię lubię, Karol. Ja też cię, Karol, nie martw się. Siusiak! Sorry za to. Zrób przybliżenie teraz. Zrobisz przybliżenie teraz? Zawsze robię. Dobra, okej. Okay. Witajcie, z tej strony Naruciak, a dzisiaj chciałbym... Witajcie, z tej strony Naruciak, a no. Zamknij mordę! Zmieniło, jeżeli jaka chodzi... jest historia tej miłości? To było... Po prostu sobie leżałem na łóżku, wtedy jeszcze taki gówniak, który już praktycznie zamykał kanał, bo miał pomału wyświetlenie filmu, troszeczkę zdesperowany. Zobaczył filmik, no bardzo sympatycznie wtedy wyglądający. 8 tysięcy widzów bodajże, że to był konkurs na 8 tysięcy, albo 10 tysięcy, albo 5, no jakoś tak, poniżej 10 tysięcy, albo około 10 tysięcy. U mnie wczoraj 6 stuknął. No to gratulacje! Dziękuję bardzo. U mnie ostatnio 200 tysięcy. No, a czy 6 tysięcy to dużo? I ruszyłem po prostu dupę z łóżka, a poszedłem do komputera. No i generalnie konkurs chodziło o to, że miałem zrobić zwiastun do kanału, używając jego planszy na samym końcu. Tak. Więc zrobiłem zwiastun jego kanału. To wyleciało oczywiście, wleciało do konkursu, do puli filmów, które miały tam wygrać. Tak. Generalnie wygrano była myszka. Drugim było wyróżnienie, że nagranie z Karolkiem, a trzecie było jakaś tam klawiatura czy coś tam innego. Ale wygrałeś ten konkurs? No wygrałem. Bo wrzucił to na grupę. To dzisiaj na niej gra. Nie dostałem tej myszki, szukam. Naprawdę? No szukam. No, wysłał jakiejś czeskiej kobiecie, która nagrała taki słodki filmik, takim beznadziejnym mikrofonem, beznadziejnym nagrywaniem i tak dalej, ale to było takie, no serca, serduszka, naprawdę prosto serduszka i on to docenił i to wziął. A on mi powiedział bardzo fajną rzecz, że on mi nie daje tej myszki, jej nie wyśle i że woli ze mną nagrać film, bo on widzi we mnie taki potencjał, że kiedyś będę miał 20 takich myszek. A Karolek mi, ja wygrałem konkurs Zagraj z Karolkiem w The Forest i chyba nie zagrałem do dzisiaj. Nie zagrałeś? Nie. Jak wyrzucą, wtedy możesz z nim nagrać. To ja dopilnuję Patryku, żebyś z nim nagrał. W trójkę sobie nagrałem. Tak, nagra. Wtedy, ja taki trójko, gamerem, o, wtedy ja już będę gamerem. Gamerem, no. Tak, a właśnie, taki jeżeli chodzi o dlaczego Naruciak, słuchaj. To ja się z kuzynką dużo razy tak biłem i tak dalej, nie? Że się jakieś takie fajty robiłem. Tak. Takie bardzo sympatyczne, fajne, miłe i tak dalej. My oglądaliśmy różne seriale ze sobą, filmy, horrory i tak dalej. I też oglądaliśmy anime, które właśnie było Naruto. I słuchaj, byliśmy już tam na jakichś tam epizodach i tak dalej, jakichś tam sezonach i tak dalej. I mieliśmy taką kwestię wyboru, kim będziemy. I do mnie mówiła kuzynka Haribo. Ja byłem Haribo. I przez moje uszy kiedyś takie bardzo stające, cały czas jeszcze ostają, ale już trochę mniej. I ona mówi, kim ja chcę. Ja do niej mówiłem Sasuke, ona była Sasuke. Nie, ona była Itachi albo Sasuke. No jakoś tak było. I tak nie kojarzę. No tak, a czy generalnie chodzi o nazwy? Ona była Itachi albo Sasuke, ja byłem Naruto. No. I ona potem do niej powiedziała raz, Naruciak. Ja tak. Nie, Naruto jest. Nie, no Naruciak teraz będzie, żeby powiedzieć taki słodziaśny, nie? Jak byłem mały, to był taki słodek, nie?
Jak ci się jechało na druciak? Ej, było super, na druciak, na plet. Słuchaj, na plet się cieszy, Jędruś też, więc słuchaj, było bardzo fajnie, bardzo sympatycznie. Polecam tego pana tutaj jak najbardziej. Przyjechałem się pan Zongu. Teraz chwila schłodzenia. Tak, żeby tutaj jakoś to polecić, no, żeby nie było. Okay, no, nie skończyłeś mnie polecać. Tak, polecam bardzo Patryka, bardzo miły gość. Bardzo miły. Legalny. Bardzo miły, naprawdę, fajnie się z nim gadało, naprawdę. Dobra, to co? Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, ja tobie też dziękuję. Już kolejny raz. To był Narucia. Jej! Przeżyłem, jestem rozdziewiczony w tym samochodzie. Na tym fotelu siedziały znamienite osobistości. Ja do nich dołączę, mam nadzieję. I ten samochód będzie do sprzedania za 3000 więcej niż go kupiłem. Także tak mam nazwiceniesz, tak? Tak mam nazwiceniesz? Tak, dobra, elo. Za 3000. Jeżeli ten niesamowicie fantastycznie wymetający odcinek ci się spodobał, nie zapomnij łapce w górze. A tak w ogóle to napadę do mojego e-fotki. Link w opisie. Jaki ten film był zajebisty!